południe, we wtorek 20 grudnia, do potrzebujących mieszkańców Świnoujścia trafiły specjalne świąteczne paczki z żywnością. A w nich produkty, które na pewno przydadzą się na wigilijnym stole, jak chociażby pierogi, owoce czy słodycze. Paczki w sali sportowej Miejskiego Domu Kultury wydawali prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz wraz ze swoim zastępcą Pawłem Sójką. W tych warunkach, w jakich dzisiaj funkcjonujemy, każda forma pomocy tym, którzy potrzebują tego wsparcia, jest akceptowalna i potrzebna. Różnie to bywało. Pamiętam Wigilię na Placu Wolności, pamiętam Wigilię na Bohaterów Września, gdzie spotykaliśmy się z naszymi mieszkańcami oczekującymi pomocy, ale również i tu w tej sali, kameralnej Miejskiego Domu Kultury, spotykamy się, aby tym ludziom po prostu pomóc. I dzisiaj otrzymają paczki, które mam nadzieję w pewnym sensie przysłużą się do tego, że ta Wigilia była przy stole lepiej zastawionym. Ci ludzie są biedni i bez naszej pomocy mieliby ogromne problemy. Robimy to, mając otwarte serce do pomagania i ja chciałbym tutaj podziękować tym, którzy do tego się przyczynili, bo przecież to nie są pieniądze z budżetu miasta, któreśmy na ten cel przeznaczyli. To jest pomoc tych, którzy mają więcej i chcieli się podzielić. Nie będę wymieniał przedsiębiorstw i firm, które zabezpieczyły nam te towary, ale jest ich wiele i cieszę się, że w naszym mieście są również tacy, którzy nie tylko potrzebują pomocy, ale tacy, którzy chcą pomagać, oddają coś od siebie, żeby dać innym i z tego jestem bardzo dumny. Paczki, które we wtorek trafiły do 150 potrzebujących, wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, przygotowali świnoujscy przedsiębiorcy. Ci ludzie mają trochę więcej pieniędzy. Ciężko pracowali, żeby te pieniądze uzyskać oczywiście, ale w każdym mieście są tacy, którzy są biedni, bardzo biedni, którzy tej pomocy po prostu oczekują. Bez tej pomocy byłyby dla nich bardzo, bardzo smutne święta, smutna Wigilia i smutne święta. I na pewno nie będą mieli wiele radości. Ale nawet ta paczka, gdzie tam są pierogi, są inne produkty, są słodycze wreszcie, spowoduje być może, że jakiś jeden uśmiech na ich twarzy się pojawi. Niestety w trakcie spacerów po świnoujskich ulicach tych uśmiechów na naszych twarzach może zabraknąć. Dlaczego? Oszczędności spowodowały, że nie ma świątecznych iluminacji. Mi też zdecydowanie się bardziej podobało Świnoujście sprzed 2 lat czy 3 lat, kiedy były ogromne ilości tych iluminacji świątecznych i wszyscy byliśmy dumni. Ale dzisiaj żyjemy w trudnych czasach. To nie tylko problemy tych ludzi, którzy tu są obecni, ale to są problemy miasta. Miasto musi zdecydować się, na co wydać pieniądze. Czy miliony złotych na piękne ozdoby, bo to energia to jest jeden element, ale zawieszenie tego i zdjęcie to są setki tysięcy złotych, które trzeba co roku wydawać. Myślę, że jeżeli ta sytuacja ulegnie poprawie, kiedy nie będziemy musieli oszczędzać, to ja jestem za tym, żeby przyszłe święta przyszłego roku były bardziej wesołe. Ja powiem więcej. Za kilka dni na wniosek Związku Miast Polskich wyłączymy światła, wszystkie światła, które dzisiaj jeszcze są na naszych placach, ulicach, na znak poparcia mieszkańców Ukrainy, którzy mają ciemno od późnego wieczora do samego rana, bo nie ma prądu, bo nie ma światła. Oni nie oszczędzają, oni po prostu nie mają nawet pół godziny, kiedy świeci się żarówka. I my w ramach poparcia tych ogromnie trudnej sytuacji, jako samorządy w całej Polsce, też wyłączymy na godzinę światła. To nie jest kwestia oszczędzania, to jest kwestia poparcia tych ludzi tam na Ukrainie. Przed pandemią miasto organizowało Wigilię dla potrzebujących na ulicy Bohaterów Września, gdzie na każdego czekały tradycyjne potrawy jak barszcz, bigos czy pierogi. Pandemia koronawirusa wymusiła zmiany, przez co teraz świąteczna pomoc trafia do potrzebujących właśnie w postaci paczek.